A kto tu się pojawił dzisiaj? Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, witam się z wami w mojej przerwie, ale dzisiaj przychodzę do was z czymś fajnym, z czymś edukacyjnym i z czymś naprawdę ciekawym, bo przychodzę z czymś ściśle z mojej działki, czyli z kultury Stanów Zjednoczonych i pogadamy sobie o jednym z najważniejszych świąt dla Amerykanów, które było pokazane w ostatnim odcinku Riverdale. Dokładnie dzisiaj w Stanach Zjednoczonych obchodzimy święto dziękczynienia, zwane w szerszej kulturze jako Thanksgiving, czyli święto, które polega na dziękowaniu sobie wzajemnie, dziękowaniu Bogu, rodzinie, przyjaciołom za to, że są, za to, że dali nam dużo fajnych emocji, dużo ciepła i dużo dobrego w tym roku. Święto to jest dla Amerykanów równie ważne jak Boże Narodzenie, celebrują je z równie wielką pompą, stąd wydaje mi się, że w ostatnim odcinku Riverdale mogliście zobaczyć kilka takich najprostszych, najbardziej pospolitych zwyczajów i tradycji, jeśli chodzi o Thanksgiving. A ja dzisiaj przedstawię wam 5 ciekawostek, 5 dodatkowych informacji, które zasilą tutaj wasze muszczki, kiedy będziecie nagle o tym święcie z kimś rozmawiać i możecie zabłysnąć jakąś nietypową ciekawostką. Punkt pierwszy, czyli skąd tak naprawdę wzięło się święto dziękczynienia? Otóż w 1620-1621 roku w tamtych granicach, kiedy to Anglicy przyjeżdżali do Stanów, nie umieli praktycznie nic. Po prostu dla nich to była totalnie nowa ziemia, nowa kultura i nie umieli sobie poradzić z żywnością, z bydłem, z jakimkolwiek zadomowieniem się, stworzeniem osady tam. Stąd, kiedy przychodziło do uprawy tej ziemi, do zakładania jakiegoś domu czy kultury, wspomagali się wiedzą Indian, czyli rdzennej ludności Ameryki. A przynajmniej ziemi, która teraz Ameryką się nazywa. No i w zamian za to, że tak bardzo jakby pomogli im się zadomowić, ci Anglicy uznali, że będzie fajnie z nimi poświętować i uczcić to, że tak super wyszło im zadomowienie się na tym terenie i upolowali sobie razem zwierzynę, zjedli sobie przy jakimś tam pewnie gorącym ognisku, no i podziękowali sobie za ekstra współpracę. No i na bazie takiej prostej, pięknej tradycji właśnie powstało Thanksgiving, czyli święto dziękczynienia. Jednak dopiero w 1863 roku Abraham Lincoln, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, ustanowił święto dziękczynienia jako święto narodowe Stanów Zjednoczonych. Punkt drugi, czyli kiedy tak naprawdę to święto obchodzimy. Otóż słuchajcie, Thanksgiving nie wypada w konkretny dzień w roku, jeśli chodzi o datę w kalendarzu, ponieważ jest to liczone nieco inaczej. Święto Dziękczynienia wypada zawsze w czwartek listopada, a w piątek tuż po nim zawsze jest Black Friday, czyli drugie takie święto, już dużo nowsze i dużo świeższe w Stanach, które polega na szale zakupowym, kiedy to nagle ludzie zaczynają wariować na punkcie ogromnych przecen. W Polsce Black Friday nie działa jeszcze, może na takiej skali, takim poziomie, ale to dlatego, że w Stanach w tym momencie ono też już delikatnie przygasa, ponieważ pojawiła się bardzo duża sprzedaż online, stąd te kolejki w sklepach, te wszystkie legendarne opowieści o tych bitwach przed bramami sklepów już powoli dochodzą do lamusa, ponieważ ludzie większość zakupów robią już w sieci. Trójeczka, czyli co Amerykanie jedzą na Thanksgiving. Otóż chyba w każdym filmie, serialu, gifie, obrazku w sieci da się zauważyć, że fundamentalnym daniem na Thanksgiving jest indyk, czyli turkey. No ale słuchajcie, tego indyka Amerykanie to wsuwają naprawdę, naprawdę dużo, ponieważ z badań w internecie wynika, że dokładnie tego dnia, dokładnie w czwartek listopada, producenci sprzedają od 45 do 47 milionów indyków tylko w Stanach Zjednoczonych. Jest to przeogromna suma, co pokazuje, że tak naprawdę prawie każdy dom te święto gdzieś tam celebruje, każda restauracja, która korzysta z sytuacji, że wiele ludzi nie ma jakby rodziny albo nie ma możliwości, by tą kolację, obiad zrobić u siebie i też wydaje takie bardzo typowo świąteczne posiłki gościom, którzy przychodzą do tych restauracji. Jednak słuchajcie, tego indyka Amerykanie nie jedzą suchego, ponieważ kolejnym elementem kluczowym jest jego nadzienie, które jest w środku. I nadzieniem takiego indyka może być naprawdę wszystko. To jest często marchewka, to jest często cebula, seler naciowy, jakieś orzechy, grzanki, czasem trochę bardziej na słodko i jest to jabłko, czy chociażby żurawina. I w niektórych domach te nadzienie tworzy się samemu, normalnie mama, ciocia, babcia przygotowuje ten środek indora,
ale coraz więcej sklepów te środki przygotowuje już gotowe do kupienia i nazywa się to stuffing, czyli takie właśnie wypełnienie tego indyczka. W niektórych rejonach zamiast indyka je się też szynkę pieczoną, którą podaje się z tak zwanym sosem gravy, który możemy nazwać u nas sosem pieczeniowym. To jest taki ciemny, gęsty sos, który po prostu się polewa tylko to mięsko i w tych wszystkich filmach często mówią, że tego sosu w ten dzień nie można żałować, bo jakiegoś tam to pecha przyniesie, czy coś tam się stanie. Ale ogólnie stół podczas Święta Dziękczynienia jest bardzo kolorowy i bardzo jesienny, ponieważ takimi się składnikami, które zawsze się muszą pojawić, jak baszczyk na Wigilię i jak karp na Wigilię, w Stanach są na przykład ziemniaki. Bardzo często w formie mashed potatoes, czyli takich zmiksowanych, takie puree jakby ziemniaczane. Często robi się też na przykład produkty z marchewki. Bardzo dużo marchewki jest też na Thanksgiving. Jeśli chodzi o warzywka dalej, to zdecydowanie brukselka i fasolka królują na stołach. Są dodawane właśnie do indyka, do różnych sałatek, dań na ciepło. Ale tak naprawdę najbardziej z tą jesienią w Stanach, z tym Thanksgiving, kojarzy nam się dynia i ta dynia musi być też obecna podczas tego święta. Najczęściej w postaci po prostu ciasta, czyli pumpkin pie. Jednak poza dynią robi się też różne słodycze, smakołyki z żurawiny, czyli cranberry pie, z jabłka, jak apple pie, albo z orzechów, czyli pecan pie. Czwóreczka, czyli zabić indyka, czy nie zabijać? Słuchajcie, według badań wynika, że aż 95% Amerykanów bez indyka sobie tego święta totalnie nie wyobraża. Jednak od już wielu lat, już kilkuset tak naprawdę, tradycja z indykiem, czy żywym, czy nieżywym, jest trochę zagmatwana, ponieważ kiedy właśnie to Abraham Lincoln ustanowił Thanksgiving jako święto narodowe w USA, dostał też bardzo nietypową propozycję, a raczej prośbę od swojego syna Tara, który powiedział: tato, zostaw indyka, nie zabijaj go. No i słuchajcie, Abraham trochę nie miał wyjścia, ponieważ jest to święto bardzo rodzinne, jak Amerykanie sobie często też określają to tak zwane 3F, czyli Food, Friends and Family. No i te family, rodzina, słuchajcie, no i Lincoln uznał: dobra, zostawię tego indyka. No i jego syn dał mu imię, prowadził go po ogrodach, traktował go jak swoje domowe zwierzątko. Tak bardzo fajnie przyjęło to się w Stanach, tak bardzo przyjaznym okiem na to Amerykanie spojrzeli, że od tamtej pory powstała nowa tradycja w Białym Domu, czyli w siedzibie prezydenta Stanów Zjednoczonych, że zawsze dzień przed Thanksgiving, czyli w środę, jest wielka uroczystość z mediami, z ogromnym gronem dziennikarzy, którzy kręcą moment, kiedy to prezydent USA ułaskawia indyka, czyli puszcza go wolno. Na znak, że tradycja jedzenia indyka nie jest przymusowa, i jakby nie musimy się tak naprawdę do tego stosować. Pamiętajcie, rodzinka to jest podstawa. Piąteczka, czyli parada i mecz. Na samym początku ostatniego odcinka Jacket wspomniał tak bardzo lirycznie, że Thanksgiving to zawsze obiad, indyk, mecz i coś tam jeszcze. No jakoś tego upęknął, sentencją rzucił. Głównie chodzi o to, że ta parada jest kolejnym nieodłącznym elementem Thanksgiving w USA, ponieważ przyciąga przed ekrany telewizorów ponad 3 miliony ludzi rok w rok. Otóż Macy's, czyli jeden z największych koncernów i takich domów handlowych w Stanach, co roku organizuje ogromną paradę, która przechadza się ulicami Manhattanu, która trwa ponad 3 godziny, gdzie jest ogrom tancerek, klaunów, czy liderek, jakichś takich mini skeczy komediowych, ogrom balonów z postaciami z bajek czy filmów, innymi atrakcjami. I to jest atrakcją dla całych rodzin, ponieważ na paradzie widoczne są nie tylko dzieci, ale też osoby w naszym wieku, osoby starsze, które tak samo się tym wszystkim ekscytują. I ta parada trwa już wiele, wiele lat i podobno, według również wielu Amerykanów, bez niej nie ma Thanksgiving. Drugą tradycją jest zawsze mecz, który leci w tle podczas przygotowań obiadu na Święto Dziękczynienia. I w wielu filmach jest pokazywane, kiedy część rodziny krząta się po kuchni, robi ostatnie przygotowania, a druga część rodziny przeżywa, co się dzieje na ekranie, bo leci jakiś mecz. To nie musi być mecz konkretny, to nie jest jakiś jeden jakby przypisany pod Thanksgiving mecz. To są różne mecze, jednak zawsze podczas przygotowań do obiadu jakiś mecz lecieć musi. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek, kochani. Mam nadzieję, że te kilka ciekawostek, które wam tu pokazałem, nieco przybliży wam ideę Święta Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych i pokażę wam, jak Amerykanie świętują ten dzień.
Ej, od tej pory, kiedy będziecie widzieli scenki w Riverdale czy w innych serialach, już będziecie wiedzieli, o co chodzi tak naprawdę w tym święcie, co oni jedzą, co oni robią, co jest dla nich ważne. No, i będziecie mogli, jak mówiłem, zabłysnąć tą wiedzę potem przed nauczycielką angielskiego w szkole. Dzięki wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się stęskniliście i że trochę wam humorek na dzisiaj poprawiłem. Ja uciekam, trzymajcie się i widzimy się niedługo.